mówiąc o tych 20 latach naszej działalności, chciałbym, abyśmy przeprowadzili taką analizę, jak zmieniały się te oczekiwania handlu w ciągu zmian w ostatnim czasie, czyli dotyczącego rynku polskiego, głównie związanego z eksportem na rynek Federacji Rosyjskiej. Podzieliłem te okresy na do sierpnia 2014, czyli do momentu wprowadzenia embarga zakazu handlu z Rosją i po sierpniu 2014 roku, wtedy, kiedy zaczęliśmy szukać alternatywnych miejsc lokowania naszej produkcji w eksporcie poza rynek rosyjski. Więc i tu już jest gradacja tych wymagań. To nie jest tak, że one są wymienione, tylko jest gradacja, czyli od najważniejszego wymagania, które stawiali odbiorcy, do wymagania, które ma mniejsze znaczenie. Wszystkich ich nie będę omawiał. Chcę tylko wskazać pewną zmianę. Otóż przed sierpniem 2014 roku pierwszym elementem rozmów handlowych, rozmów biznesowych między polskimi odbiorcami, polskimi dostawcami, a odbiorcami, wtedy najczęściej pochodzącymi z Rosji, był parametr ceny. Oczywiście po spełnieniu tych, wszystkich parametrów, o których mówiłem wcześniej, czyli braku pozostałości, braku uszkodzeń przez choroby i szkodniki i braku uszkodzeń mechanicznych. Na drugim miejscu była odmiana. Wiemy, że na rynku rosyjskim dominowały pewne odmiany, które cieszyły się większą niż inne popularnością. Odmiana była parametrem, który był niesamowicie istotny w kontaktach handlowych. Później to była wielkość. Przypominamy sobie te czasy. Dominacja jabłek dużych nad jabłkami średnimi i małymi. Na kolejnym miejscu wybarwienie, powtarzalność dostaw. Jędrność, która jest zaznaczona na zielony kolor, była tym elementem, który był bardzo rzadko wymagany. Czyli mówiąc krótko, szybka dostawa, bo odbiorca nie był daleki, powodowała, że jabłka nie traciły z tego waloru jędrności i to nie był podstawowy parametr, który był brany pod uwagę w relacjach biznesowych. Po sierpniu 2014, między innymi z tego powodu, że straciliśmy rynek rosyjski, musieliśmy być aktywni na innych rynkach, dla których do tej pory było nas mało. I być może tych wymagań rynków do końca nie znaleźliśmy. W związku z tym, jak dzisiaj jesteśmy te kilka ładnych lat, zarówno po poszukiwaniu tych rynków, po doświadczeniach w tym poszukiwaniu, jak i po doświadczeniach, po relacjach biznesowych, które już na tych rynkach występują. I co się zmieniło? I to jest w opinii tych, którzy biorą udział w rozmowach w zakresie eksportu. Ja bardzo często jako świadek, nieaktywny uczestnik, albo bardzo często jako świadek takich rozmów, to chcę Państwu powiedzieć, że czynnikiem, który na pierwszym miejscu jest wymagany przez odbiorców, szczególnie w krajach dalej położonych, jest nie cena, nie odmiana, nie wielkość, nie wybarwienie, tylko na pierwszym miejscu jest jędrność. Jest to związane z tym, że ten produkt musi później, po długim okresie dostarczenia na rynek docelowy, musi później po równie długim okresie trafić do konsumenta i musi trafić do jego domu, do jego mieszkania bez utraty waloru jędrności. Dlatego ta jędrność pojawia się na pierwszym miejscu. To jest również dla nas wyzwanie. Oczywiście ona wynika z wielu rzeczy. Wynika z odmiany, z terminu zbioru, z warunków przechowywania, ale musimy brać pod uwagę, planując także odmiany, planując technologię produkcji w naszych gospodarstwach, wiedzieć, że to jest parametr, który będzie w przyszłości podstawowym, już jest dzisiaj podstawowym, a będzie jeszcze bardziej mającym znaczenie. Dopiero na kolejnych miejscach są odmiana, powtarzalność, cena, wybarwienie i wielkość. Parametry, które przed sierpniem 2014 roku były dominujące. Więc co się wydarzyło także w ciągu tych 20 lat w oczekiwaniach handlowców w stosunku do produktu, który wytwarzamy? Wtedy, pamiętacie, jeszcze dominowały rynki hurtowe i sprzedaż poprzez rynki hurtowe, poprzez małe sklepy warzywniaki. To był najczęstszy kanał, najpopularniejszy kanał dystrybucji owoców. Od jakiegoś czasu zaczęły się masowo rozwijać sieci super hipermarketów, ich udział w rynku rośnie. Znowu te oczekiwania są zgoła odmienne, tak jak w przypadku eksportu. Na rynkach hurtowych dominowała cena, czyli ona była podstawowym parametrem decydującym o transakcji. Dopiero było wybarwienie, wielkość, jędrność, powtarzalność, a inne cechy, które wymieniłem wcześniej, były traktowane marginalnie. Czyli te pięć cech było w kręgu największych zainteresowań i oczekiwań odbiorców. Handel, kiedy się zmienił, kiedy powstały sklepy wielkopowierzchniowe, zaczęły bardzo mocno wchodzić w nasz segment, zdobywać na nim dominującą pozycję, tak jak to jest dzisiaj. I nie widać temu końca, raczej ten kierunek będzie. Dla nich
nich oczywiście również podstawowym parametrem nadal jest cena, ale już znowu się pojawia wspomniana wcześniej jędrność, która jeszcze 20 lat temu przez handel na rynkach hurtowych miała marginalne znaczenie. Wybarwienie, wielkość i powtarzalność partii. Czyli sieci super hipermarketów wymagają, aby dostawcy dali im gwarancję dłuższej perspektywy zaopatrzenia w dany produkt niż tylko jednorazowa, dwurazowa czy kilkurazowa dostawa. Tej powtarzalności kiedyś zupełnie nie była ona wymagana. Zakupy raczej miały charakter jednorazowy. Te cechy dotyczące wymagań odbiorców postanowiłem przeanalizować na poszczególnych rynkach. Czyli jak na poszczególnych rynkach eksportowych, jaka jest gradacja, jaka jest ważność tych cech, które są wymagane przez odbiorców. Weźmy ten rynek, który najbardziej dynamicznie się rozwija. Rynek Afryki Północnej z dominacją Egiptu. Więc na pierwszym miejscu pojawia się cena. Czyli odbiorcy naszych jabłek w rozmowach handlowych zaczynają rozmowy od ceny. Na drugim miejscu jest odmiana. To jest oczywiście uzależnione od preferencji tamtejszego rynku. Na trzecim miejscu wymieniana jest przez ankietowanych rozmówców jędrność. Określmy rynek Egiptu jako rynek umiarkowanych cen z dominacją cen niskich i z łatwością wejścia na ten rynek z niską ofertą cenową. Inaczej to już wygląda na rynku niemieckim, w krajach starej Unii Europejskiej, bogatych rynkach, które mają duże wymagania. I tu już w rozmowach pojawiają się takie cechy na pierwszym miejscu jak jędrność. Najczęściej od tego zaczyna się rozmowa, czyli jakiej jakości ten produkt jesteście w stanie nam pod względem jędrności przygotować. Na drugim miejscu, ile jesteście razy w stanie takie partie nam dostarczyć. Dopiero na pierwszym miejscu, po spełnieniu tych dwóch pierwszych, pojawia się cena. Rynek Rumunii, nowe kraje i innych krajów Unii Europejskiej, podobnie jak w Egipcie, na pierwszym miejscu mamy cenę, jędrność na drugim, odmiany. Jędrność na drugim, bo to już są nawyki nowych, bogacących się rynków. Białoruś na pierwszym miejscu, cena, jędrność i odmiany. Norwegia, jędrność, Bliski Wschód, Zjednoczone Emiraty, jędrność, Daleki Wschód, Chiny, jędrność. I na zmiany, albo cena, albo odmiana, albo powtarzalność dostaw. W krajach afrykańskich one dopiero są penetrowane przez nas, tam są bardzo małe wysyłki idące w kilkadziesiąt czy kilkaset ton rocznie. Również ze względu na specyfikę tych rynków, klimat, panujące tam temperatury, dominującą pozycją jest jędrność. Co to oznacza? To oznacza w zderzeniu z tą tabelą, na której pokazywałem, ile który kraj przeznacza rocznie pieniędzy na import jabłek. Oznacza to, że szanse uzyskania dobrych cen mamy na tych rynkach, które mają największe wymagania jakościowe. A łatwość, stosunkową, relatywną łatwość zdobycia rynków mamy tam, gdzie wymagania jakościowe są mniejsze, ale gdzie parametrem podstawowym jest cena. Mówiąc krótko, na rynki bogate, perspektywiczne możemy wejść, będziemy konkurencyjni, jeżeli będziemy mieli dobrą jakość. Natomiast na te rynki, które są w stanie zapłacić mało, wejdziemy, będziemy konkurencyjni, jeżeli będziemy mieli niską cenę.